Państwa bardzo, bardzo serdecznie na gali Złotej Setki Polskiego Rolnictwa Tygodnika Wprost. Chcę przede wszystkim podziękować Tygodnikowi Wprost za promowanie polskiej żywności, za współpracę w różnych obszarach tej promocji. Wybór produktów polskich jest, jeszcze raz powtórzę, wyborem dobrym, ale jednocześnie jest to wpływ na rozwój gospodarki, na miejsca pracy, na dochody może krewnych, którzy na wsi prowadzą gospodarstwo. Dlatego ten konkurs przeze mnie jest wysoko ceniony. Wydaje się, że on również służy promowaniu tych pracowitych, rozsądnych, prowadzących logicznie swoje biznesy. Również im powinniśmy okazywać szacunek. W roku 2021 chyba będziemy pierwszym krajem w świecie, gdzie na wszystkich działkach w Polsce będziemy szacować plon, a ewentualny spadek tego plonu będziemy potrafili wiązać z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Jestem przekonany, że polskie rolnictwo ma przed sobą możliwość odniesienia wielkiego, oszałamiającego sukcesu. Szukajmy pomysłów, a Ministerstwo Rolnictwa, Ośrodek Wsparcia, inne podległe mi instytucje są absolutnie otwarte na wspólne prace, które mają ten potencjał rolnictwa wykorzystać. Jeżeli dzisiaj byśmy konsumentowi pokazali na mapie świata, która część świata ogranicza tą emisję, to wychodzi, że ten zielony biznes to jest tylko Europa. Pozostałe części świata niestety nie realizują tego zadania, przed którym wszyscy stoimy. Innowacja jest to słowo bardzo ważne, tylko nie wszyscy mogą korzystać z tej innowacji, ponieważ innowacja to są badania, badania i jeszcze raz badania i nie zawsze wychodzi za pierwszym razem.